Od ponad 3 miesięcy Suwalska Prokuratura Rejonowa bada sprawę zamknięcia szkoły w Becejłach. Jak wynika z uzyskanych przez redakcję informacji, śledztwo jest rozwojowe. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyli najpierw mieszkańcy gminy Szypliszki, a potem uzupełniająco podlaski kurator oświaty. Przez kilka dni nowego roku szkolnego mieszkańcy miejscowości położonych wokół Becejł przyprowadzali swoje dzieci na zajęcia, ale za każdym razem drzwi szkoły były zamknięte. Fundacja prowadząca szkołę na podstawie umowy z gminą straciła zainteresowanie prowadzeniem placówki, a wójt gminy Szypliszki nie był zainteresowany jej przejęciem, do czego według opinii władz oświatowych był zobowiązany. W pierwszej dekadzie października 2017 roku wszczęto śledztwo w tej sprawie. Po kompleksowym zebraniu materiału dowodowego, który pozwoli prześledzić wszelkie aspekty procedury likwidacji placówki, zostanie on oceniony, aby ustalić, czy osoby związane z procesem likwidacji szkoły podstawowej w Becejłach działały w granicach przyznanych im uprawnień, udzielonych obowiązków. Jednym słowem, ich działania zostaną ocenione przez pryzmat treści artykułu 231 Kodeksu Karnego. To jest przestępstwo zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3, który penalizuje przestępstwo urzędnicze. Jak udało się nam ustalić, w tej sprawie pojawił się jeszcze jeden, zupełnie nowy wątek. Ale prokurator nie chce ujawnić żadnych szczegółów. Aktualnie postępowanie jest w toku. W dalszym ciągu zbierany jest materiał dowodowy. Z tego też powodu dla dobra sprawy nie będę wypowiadał się o szczegółach postępowania. Na efekty śledztwa trzeba będzie jeszcze nieco poczekać.